Cześć i czołem. Chyba 11 zadań z funkcji liniowej będziemy robić dziś. Mówię chyba, bo planowałam 9, ale jeszcze znalazłam dwa fajne zadanka i myślę, że je też zrobimy. No to dobra, zaczynamy. Dzisiaj to będzie ostatni film już z tej części związanej z funkcją liniową. Następne to już będą funkcja kwadratowa. I tak. Co my tu mamy? Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację graficzną układu równań. No i teraz tak. Jak się do tego zabrać? Ja bym tu wyznaczyła sobie z tego Y i z tego Y wyznaczamy, tak? No to hop siup. Albo tak zrobimy. Czekajcie, bo skulkuję. Dobra. Czy mam x plus 3y równa się minus 5. 3y równa się minus 5 minus x. Y równa się, dzielimy przez 3. Minus 5 trzecich minus 1 trzecia x. Czekajcie, to jeszcze teraz przepiszę. Czyli y równa się minus 1 trzecia x minus 5 trzecich. Aj, już sobie tu. I teraz tak, te 5 trzecich zamienimy na ułamek niewłaściwy, więc mam y równa się minus 1 trzecia x minus 2 całe i. No i 2 całe, skąd ja to wzięłam? 1 cała i 2 trzecie. Czyli to jest ta moja pierwsza prosta. Teraz tą drugą z tej strony zróbmy. 3x minus 2y równa się minus 4. Minus 2y równa się minus 4. Minus 3x. To przerzuciłam na drugą stronę. Dzielę obustronnie przez minus 2. Otrzymuję y równa się. Minus 4 podzielić na minus 2 jest 2. Minus 3. Przez minus 2 jest plus 1,5x, tak? Czyli y równa się 1,5x plus 2. Mam nadzieję, że do tego momentu dla Was wszystko jest jasne. I tak, po co ja to w ogóle tak robiłam? Jak wiecie z poprzednich filmików, to jest zawsze mój ulubiony tekst. Jak wiecie, mamy coś takiego, że to bez x-a, czyli to i to, to są moje punkty przecięcia na osi y. Czyli jak mam plus 2, no to tu mam jak jedną prostą na plus 2, tak? I tu mam na plus 2. Tu widzimy te punkty, no nie? Czyli w tym miejscu jest to i to mi odpada. Bo tu jest przecina minus 3. I tak, jeden z hakiem i w minus 1 to nas nie urządza w żaden sposób. Więc teraz tak. Czyli tą mam. Teraz tą będziemy na różowo. Minus 1 cała i 2 trzecie. Czyli widzimy, że to będzie któryś z tych. Ale teraz która prosta? Tutaj dużo nam mówi to. Dlaczego? Bo ta liczba przy x mówi nam, czy funkcja jest rosnąca, czy funkcja jest malejąca. Jak a jest większe od zera, a mniejsze od zera. Widzimy, że ta liczba jest mniejsza od zera, czyli wykres idzie w tą stronę. Puf. Czyli to jest tutaj. Więc odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną do tego zadania. Oj, ale czasu na to zadanie poszło. Dobra, kolejne zadanie, matura, sierpień 2015 to będzie. I tak, jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało tam pod filmikiem. Ja zawsze lubię Wasze pytania, Wasze wątpliwości, bo to jest dla mnie duża informacja. I tak, zadanie kolejne
Wykres funkcji liniowej y równe 2x minus 3 przecina oś w punkcie o współrzędnych. I teraz tak, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, kombinuję i znam własności funkcji, no nie? Czyli tak, jeśli mi przecina punkt w oś o y, to mówimy o punkcie, o naszym współczynniku b. Czyli jest to minus 3. I minus 3 musi być y, więc odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. 2 wyliczam. Mam prostą. Puf, taką. I ten punkt przecięcia osi OY to gdzie jest? Jest w tym miejscu, no nie? I to jest bardzo specyficzny punkt, ponieważ mój X tam równa się 0, a Y dzięki temu wyliczam. Czyli Y równa się 2 razy 0 minus 3, czyli Y równa się minus 3. Przez to mam punkt o współrzędnych 0 i minus 3. 0, bo to wartość x, wartość y, tak? I kolejne zadanie. Z sierpnia 2015. Hop. Tak. Miejsce zerowe funkcji liniowej takiej jest większe od 2 dla każdej liczby m spełniającej równanie. I co to jest miejsce zerowe? Jak mam prostą, to miejsce zerowe to jest ten punkt, no nie? To jest punkt przecięcia z osią OX. I on znów jest taki specjalny jak tamten wcześniejszy. Tylko tu mamy do wyliczenia współrzędną x, a y jest zerem. Czyli 0 równa się x plus 3m. To 3m przerzucam tu. I teraz tak, pytają mnie o to, kiedy ta liczba, czyli minus 3m, będzie większe od 2. Dzielimy obustronnie przez minus 3. Obraca nam się znak i mamy minus 2 trzecie. Więc tutaj odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź A. Widzicie, te zadania cały czas są jednym i tym samym, tylko trzeba dobrze pamiętać, co znaczyły te słowa. W sensie, co znaczy miejsce zerowe, co znaczy punkt przecięcia z osią OX, punkt z osią OY i tak dalej. U mnie w playliście na kanale, która nazywa się Funkcja Liniowa, znajdziecie te wszystkie zadania, gdzie możecie po prostu sobie wyekspić z rozróżnianiem tych wszystkich pojęć. Wracamy do naszych naturalnych zadań. I tutaj mamy kolejne zadania. Tym razem już przechodzimy do 2016 roku. Proste o równaniach takim i takim przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że no jak jest mowa o przecięciu, no to trzeba zrobić układ równań, czyli 2x minus 3y, 5x minus 6y równa się 7, równa się 4. To pomnożę razy 2, żeby obliczyć metodą przeciwnych współczynników. Czyli mam 4x minus 6y równa się 8. 5x minus 6y równa się 7. To odejmiemy od tego, dobra? Czyli 5x minus 4x minus 6y minus minus 6y równa się 7 minus 8. 5x minus 4x jest x, równa się. To nam się poskracało. Minus 1. Teraz
Czyli widzimy, że będzie odpowiedź ta lub odpowiedź ta. I teraz podstawmy, nie wiem, do tego równanka. Czyli mam 2 razy minus 1 minus 3y równa się 4. Minus 2 minus 3y równa się 4. Minus 3y równa się 4 plus 2. Minus 3y równa się 6. Y równa się minus 2, bo tu podzieliliśmy przez minus 3, żeby obliczyć y. By obliczyć y, musimy dzielić przez to, co stoi przy y. Czyli naszą poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Pamiętajcie, jak macie punkt przecięcia, no to tam musi być jakiś układ równań. Teraz sobie po prostu wyliczymy miejsce zerowe w kolejnym zadaniu. I tyle. Dana jest funkcja liniowa f od x. Miejscem zerowym funkcji jest liczba. Czyli mam funkcję taką. 3 czwarte x plus 6. I co dalej? Co dalej? Miejsce zerowe. No to jak przed chwilką rysowałam. Puf. To jest to. Czyli tu mam jakiegoś x, ale y ma wartość równą 0. Czyli 0 równa się 3 czwarte x plus 6. To przerzucam tu, czyli mam minus 6 równa się 3 czwarte x. Mnożę przez odwrotność tego, co stoi przy x. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Minus 6 razy 4 trzecie równa się 3 czwarte x razy 4 trzecie. To mi się pięknie poskracało. 1, 2 minus 8 równa się x. Czyli odpowiedź poprawna to odpowiedź D. I tak, jeśli tutaj nie ogarnęliście, dlaczego tak tu pomnożyłam, no to możecie równie dobrze podzielić to przez 3 czwarte. I tak jak macie minus 6 podzielić przez 3 czwarte, to się równa minus 6 razy 4 trzecie, no nie? Bo ja dzielimy przez ułamek. To odwracamy. Kolejne zadanie, bo nie chcesz się tu rozgadywać, żeby filmik nie był znów za długi, a chcę ten temat dzisiaj skończyć. Taka ambitna jestem dziś. Proste opisane równaniem takim i takim są prostopadłe. Co to znaczy, że proste są prostopadłe? To znaczy, że ten współczynnik kierunkowy jednej, czyli to na zielono, muszę pomnożyć razy. Muszę pomnożyć, no, to. I to ma mi dać minus 1. Zawsze Was interesuje też, czy to jest w tablicach. Ależ oczywiście, że to jest w tablicach i już Wam zaraz to skopiuję, tylko znajdę. Mam. Dobra, mamy parę prostych i siup. Tu jest para prostych i widzicie, są prostopadłe. To oni mi tu mówią, weź jeden współczynnik kierunkowy, pomnóż przez drugi i musi Ci zadać minus 1, tak? Bo to A1 jest stąd. A2 jest stąd i minus 1 sobie tak zrobili. No i co ja tu mogę zrobić? No wyliczyć, no nie? Mnożę, tu było minus. M minus 1. Mnożę przez M minus 1, żeby mi się to skróciło. Czyli otrzymuję tutaj 2M równa się minus 1 razy M minus 1. 2M równa się minus m plus 1. 2m plus m równa się 1. 3m równa się 1. Czyli dzielę przez 3 i otrzymuję m równa się 1 trzecia. Zwycięzcą jest odpowiedź C. Dajcie znać. Jak zawsze będę jak Katarinka mówić.
czy wszystko w tym temacie jest dla Was ok. Zadanie kolejne. O, dajcie sekundę, bo ja się chyba tutaj, czekajcie, bo nie wiem, czy się... Tak. Hop. Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe, K i L, o równaniach Y równa się AX plus B oraz Y równa się MX plus N. Początek układów współrzędnych leży między tymi prostymi. No i dobra, bierzemy się do roboty. To jest nasza prosta K. To jest nasza prosta L. I tak. Co wiemy o tej prostej tu? Wiemy, że A, że A jest mniejsze od zera. Dlaczego? Bo to jest funkcja malejąca i w każdej funkcji malejącej A jest zawsze mniejsze od zera. B, o czym mi mówi? To jest punkt przecięcia z osią Y. Czyli tutaj widzimy, że to jest 4. 4 jest większe od zera. Tak? Druga prosta. To też jest malejące, czyli M jest mniejsze od zera. I to N, czyli punkt przecięcia, to jest to, nie? Punkt przecięcia z OY. To jest minus 2. Minus 2 jest mniejsze od zera. I teraz tak, patrzcie, co oni mi każą zrobić. Pomnóż A i M. Czyli liczba ujemna, liczba ujemna. Minus razy minus, co robi? Daje mi plus, no nie? Czyli to jest liczba większa od zera. Dlaczego? Jeszcze raz. W cudzysłowie minus razy plus daje nam... Oj, przepraszam, bo to dwa minusy były, a już się zakołowałam do kolejnego przykładu. Minus daje nam to plus. Chodzi o znaki. Tu tylko badamy znak. Ojejujeju, czarodzieju. Czyli wiemy, że to będzie większe od zera. Więc już wiemy, że ta odpowiedź i ta odpada. I zostało nam drugie cuda. Czyli mam B razy N. N jest ujemne. B jest dodatnie. I znów mam plus razy minus. Co mi daje? No minus. Czyli to jest mniejsze od zera. Czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. I widzicie, tutaj tak naprawdę znajomość tej funkcji naszej no nie jest jakaś tam super wielka, co? Bo no bo popatrzcie, że cała historia toczy się o znaki, no nie? Dobra, bo czuję, że ten filmik będzie pół godziny trwał, a nie chciałam tego. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej. F od 0 równa się minus 2 i F od 1 równa się 0. No to jest ten punkt i tu jest ten punkt, no nie? Wykres funkcji G jest symetryczny do wykresu funkcji F względem początku układów współrzędnych. Funkcja G jest określona wzorem
No to popatrzmy. Czyli jest symetryczna względem tego punktu, tak tu. No to ten minus 2 musi iść przez ten punkt tu, no nie? To ten punkt musi iść tu. I no, czekajcie, sekundka. I te proste jakie są do siebie? Symetryczne, co? Ale teraz tak. Dobra. Wiemy, że tutaj mi się to przecina na punkcie 2, na osi Y. Czyli wiem, że moje B równa się 2. Czyli już mam coś takiego. Y równa się AX plus 2. To jest ta moja prostota. Tą wyliczam. Czyli to mi odpada i odpada mi który wzór? Ten. Ale co ja wiem? Ja wiem, że ta funkcja jest rosnąca, czyli jest do góry. Więc współczynnik przy A musi być większy od zera. Czyli odpowiedź C odpada i została mi A. Bez wyliczenia tak naprawdę. No i dajcie znać, czy dla Was to było jasne. Bo też ja Wam wolę pokazać te rozwiązania w taki sposób. Trochę kombinowany, ale też, że nie zawsze musicie wszystko liczyć. Teraz policzymy sobie miejsce zerowe od trochę dziwnie wyglądającej funkcji. Miejscem zerowym funkcji liniowej f od x takiej jest liczba. Czyli miejsce zerowe, więc y równa się 0. Ups, pierwiastek z 3x plus 1 minus 12. To sobie już tutaj przerzucę. 12 równa się pierwiastek z 3x plus 1. Podzielmy sobie przez pierwiastek z 3, czyli mamy 12 pierwiastek z 3 równa się x plus 1. Mamy 12 pierwiastek z 3, usuwamy niewymierność. Jak zwykle wszystkie filmiki, które mogą Wam pomóc w tym temacie są w opisie filmu. Czyli mamy 4 pierwiastek z 3 równa się x plus 1. 1 przerzucamy tu, czyli 4 pierwiastek z 3 minus 1 równa się x. I powiedzcie mi, czy według Was to zadanie jest na przykład straszne, czy takie trochę mniej strasznie wyglądające, jak policzyliśmy je razem. Czekajcie, bo było jeszcze jedno zadanie, które chciałam koniecznie z Wami zrobić. To jest z sierpnia 2017. I tak, prosta L jest nachylona do osi OX pod kątem 30 stopni i przecina oś OY w punkcie takim. Zobacz rysunek. I prosta L ma równanie. W tablicach maturalnych macie coś takiego przy prostej. To jest na stronie 5. O. Ta-dam. Liczba A to współczynnik kierunkowy prostej, czyli w naszym przypadku A równa się tangens 30 stopni. Tak? Bo tutaj mam 30 stopni, więc to daję za moją alfę. O, Jezus Maria. Napłochałam. Dobra, powiedzmy, że jest ok. I korzystając z tego wzoru mam już obliczone
będziemy mieć już obliczone nasze A. Tangens 30 stopni to się równa pierwiastek z 3 przez 3. I to macie na stronie 15 w tablicach. Strona 15, tablice. A równa się pierwiastek z 3 przez 3. No i dobra, czyli moja prosta, y równa się ax plus b, mamy już wyliczone a, czyli mam y równa się pierwiastek z 3 przez 3, x plus b. Muszę wyliczyć to b. Jak je wyliczam? Za pomocą tego punktu, czyli jest pierwsza współrzędna i to jest xowa, czyli za x tu daje 0 i to daje za y. Więc mam minus pierwiastek z 3 równa się pierwiastek z 3 przez 3 razy 0 plus b. Minus pierwiastek z 3 równa się 0 plus b. Czyli minus pierwiastek z 3 równa się równa się b. I co dalej? Muszę wyznaczyć, który to mój wzór. Więc w tym zadaniu odpowiedzią poprawną jest odpowiedź A. Bo z tego wyliczyliśmy to, czyli tu mam OK. No i tu wyliczyliśmy, że to jest minus pierwiastek z 3. Czyli kolejne moje takie OK. Tym samym zamykamy tą część związaną z zadaniami. Cieszycie się, czy niekoniecznie? Ja myślę, że ale się trochę cieszycie, bo zrobiliśmy bardzo dużo tego. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jak zawsze zapraszam Was do, jeśli chcecie zgłębiać dalej temat i macie jakieś takie wątpliwości, to do tej playlisty właśnie z funkcją liniową. U mnie na stronie internetowej jest dostępna ta lista w maturalnym męczeniu mózgu. Mogę Wam też to zalinkować na dole. Dobra, to trzymajcie się cieplutko.